prezesie jakby tak krótko prezes podsumował miniony sezon, bo to ciężki rok dla Górnika Łęczna. Można powiedzieć, że to był bardzo ciężki sezon i bardzo ciężki rok. Niestety skończył się niefortunnie dla całego klubu. Tu mówię przede wszystkim o pierwszej drużynie, tak? Sportowo zaliczyliśmy spadek do drugiej ligi. Jest nam bardzo ciężko, bardzo smutno z tego powodu, ale tak jak ktoś kiedyś powiedział, już upadliśmy, no trzeba zrobić wszystko, żeby się podnieść, tak? Też trzeba powiedzieć, że nie wszyscy widzą to, co się dzieje w klubie, jak pracujemy, i na pewno jest też paru pozytywów, który się stało przez ten ostatni rok, jak chociażby nasza akademia, tak, piłkarska, która się prężnie rozwija. Są bardzo fajne pomysły naszej akademii, otwieramy szkołę mistrzostwa sportowego, także chcemy wszystkich tych dzieciaków, którzy są utalentowani z całej Polski, a przede wszystkim z Lubelszczyzny, tutaj zachęcić do tego, żeby się zapisywali do tej szkoły. A jak wygląda kwestia sytuacji finansowej? Nasza umowa z strategicznym sponsorem, z Lubelskim Węglem, kończy się 30 czerwca tego roku, tak? To jest akurat taki miesiąc, że właśnie bardzo często i bardzo mocno rozmawiamy z naszym strategicznym sponsorem. Mamy takie zapewnienia, że Lubelski Węgiel Górnika zostanie przy klubie i z tego się bardzo cieszymy i chcemy z tego miejsca też chcę podziękować. Jako klub Górnik Łęczna chcemy podziękować Bogdance, że chce zostać z nami. To jest sponsor, który na pewno nam go zazdrości cała Polska i cieszymy się, że w tak ważnej i ciężkiej chwili dla nas, bo nie oszukujmy się, jest ciężka chwila dla tego klubu, mamy takiego przyjaciela, jak jest Lubelski Węgiel Górnika. Jak wygląda kwestia pierwszego trenera zespołu? Czy wiemy już, czy będzie zmiana na stanowisku trenera? Czy nie będzie? Czy trener Baniak będzie prowadził zespół? Jak to wygląda? Trener Baniak jest na pewno jednym z kandydatów do prowadzenia Górnika Łęczna w przyszłym sezonie. Myślę, że trener Baniak zrobił tutaj fajną, ciekawą robotę, że środowisko go też polubiło. Niestety nie udało się nam wszystkim razem ten zespół utrzymać. Rozmawiamy też z paru kandydatów, z którymi chcielibyśmy porozmawiać, zobaczyć jak oni widzą Górnik Łęczna w drugiej lidze. Tak jak powiedziałem, trener Baniak jest na pewno jednym z kandydatów i chcę powiedzieć, że pewnie trener, który będzie prowadził Górnik Łęczna w przyszłym sezonie, też będzie się musiał wpisać jakąś filozofię i strategię naszego klubu. A jak będzie wyglądała drużyna, pierwsza drużyna Górnika Łęczna w nadchodzącym sezonie? Będą jakieś zmiany, duża przebudowa, tylko kosmetyczna? Jak to wygląda? Wszystkim zawodnikom Górnika Łęczna kończy się kontrakt 30 czerwca, praktycznie wszystkim można powiedzieć, i do zmian na pewno dojdzie, bo musimy coś przebudować, musimy coś zacząć może na jakichś fundamentach, jakich mamy, musimy dobudowywać niektóre rzeczy, bo no niestety sportowo nie podołaliśmy w tym roku, no i dlatego muszą pewne zmiany muszą zejść. No, tak jak powiedziałem, ja bym chciał, żeby te zmiany, które nadejdą, właśnie spowodowały to, że jak najwięcej chłopaków, którzy było związanych lub jest związanych z Lubelszczyzną, będą grali postaramy się i pracujemy na tym, żeby paru nich grało w Górniku Łęczna w następnym sezonie. Myślę, że te nasze rozmowy, które prowadzimy w chwili obecnej, owocem się zakończą i że ci zawodnicy będą grali w Górniku. Jak będzie wyglądał okres przygotowawczy, kiedy drużyna wróci do treningów, no i czy z nami są już sparing partnerzy? W przyszłym tygodniu wracamy do treningu, zawodnicy wracają do klubu, wracamy do treningu. Będziemy na pewno rozmawiać z niektórymi zawodnikami, których byśmy chcieli z tego składu zostawić na przyszły sezon. Wkrótce zostanie ogłoszony też plan przygotowań Górnika Łęczna do sezonu drugoligowego. Czy znana już jest przyszłość Patryka? Czy on zostanie, czy odejdzie? Jak to jest? Uwierzcie mi, że popyt i zapotrzebowanie na Patryka Sisza w klubach ekstraklasowych jest bardzo duży. No, rozmawiamy, mamy swoje warunki, na których Patryk Sisz może odejść z Górnika Łęczna, bo to jest jeden z nielicznych zawodników, który ma kontrakt. I myślę, że się pozytywnie to wszystko zakończy, że Patryk Sisz też będzie zadowolony, a my jako klub Górnik Łęczna też będziemy mieli z tego dużą korzyść. Wiele rzeczy zostało zrobionych pozytywnie, tak mi się wydaje. Jeden z pozytywnych rzeczy, których będziemy chcieli, te tematy będziemy chcieli w dalszej części jakby ciągnąć tutaj w klubie i rozwijać, to jest, trzeba powiedzieć, temat Patryka Sisza, który jest naszym wychowankiem, który rozegrał fajny sezon i spowodowało to, że
ten jego rozekwanie, rozwijanie sezonu spowodował to, że wielu klubów ekstraklasowych się nim interesuje i na pewno będziemy w następnym sezonie spróbowali i poszukiwali następnego typu przyszłego.